Jeśli uchwała zostanie przegłosowana, ceny biletów dla seniorów i uczniów będą tańsze o 10%. Bilet ulgowy jednorazowy zamiast złoty 80 kosztować będzie złoty 50. Stawka biletu całodziennego ulgowego spadnie z 5,40 na 4,50. Z kolei bilet miesięczny ulgowy na jedną linię będzie tańszy o 8 zł, a bilet miesięczny ulgowy na wszystkie linie o 10. Jest jednak pewien haczyk, bo do takich zmian miasto będzie musiało dopłacać rocznie 730 tysięcy złotych. Wprowadzenie tej ulgi będzie obciążało budżet miasta, a tym samym będzie uszczuplało środki na inne obszary życia, zwłaszcza na inwestycje w mieście. Radni na najbliższej sesji zadecydują również o przyjęciu programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy do 2020 roku. To materiał opisujący planowane działania w sferze gospodarowania odpadami, jak też obniżenia zanieczyszczenia powietrza. Program zakłada również wprowadzenie rozwiązań ograniczających ruch samochodowy w mieście. Taką uspokojoną strefą ruchu ma być ulica Jaworzyńska, która jest w tej chwili przebudowywana. I to są też i zakaz wjazdu na przykład autobusów ciężko, tych samochodów wielotonażowych. Na przykład na ulicę Jaworzyńską nie będzie w możliwości wjazdu od wysokości grunwaldzkiej samochodów o tonażu wyższym niż tam, nie wiem, 1,5 tony, to już jest zdefiniowane w założeniu. Decyzje radnych poznamy podczas sesji 27 lipca.